Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Jesteśmy w Gieczwałdzie, miejscu objawie Matki Bożej z roku 1877. Są to jedyne zatwierdzone przez Kościół w Polsce objawienia. Od niedawna znajduje się tutaj nasze seminarium Zakonu Kanoników Regularnych Lateranckich. Jeśli chcecie zobaczyć nasze życie, jak ono wygląda, zapraszamy do obejrzenia tego krótkiego filmu. Historia zakonu kanoniczego sięga bardzo daleko w przeszłość, bo aż do starożytności chrześcijańskiej. Za naszego duchowego ojca i prawodawcę uznajemy świętego Augustyna, doktora Kościoła, który będąc biskupem w Hipponie w północnej Afryce, powołał do życia przy swoim biskupim domu klasztor kapłanów. Kapłani w tym klasztorze wspólnie się modlili i nie posiadali własności prywatnej. W 1405 roku za panowania króla Władysława Jagiełły został założony klasztor kanoników regularnych przy kościele Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu. Jest to do dziś główny kościół naszej prowincji. Przy kościele Bożego Ciała w XV wieku żył i pracował święty Stanisław Kazimierczyk, który był kaznodzieją, spowiednikiem i magistrem nowicjuszy. Jest on chwałą i ozdobą polskich kanoników regularnych. W okresie po II wojnie światowej kanonicy regularni w Polsce objęli placówki duszpasterskie na ziemiach północnych i zachodnich, między innymi Gietrzwałd, w którym znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Mam na imię Paweł. W zakonie kanoników regularnych laterańskich jestem od 5 lat. Zakon poznałem poprzez lekturę książki na temat historii mojej rodzinnej parafii, która w XV wieku została założona właśnie przez zakon kanoników regularnych. Drugim sposobem mojego poznania kanoników było sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, do którego w dzieciństwie pielgrzymowałem i to wspomnienie towarzyszyło mi przez całe życie. W zakonie kanoniczym najbardziej cenię jego bogatą historię, tradycję, umiłowanie liturgii. Za bardzo ważne uważam łączenie kontemplacji z życiem duszpasterskim, co jest cechą charakterystyczną naszego zakonu. Ja jestem Mateusz, jestem klerykiem 4. roku w zakonie kanoników regularnych laterańskich. Z zakonem spotkałem się dopiero na studiach. Takim pierwszym elementem, który pociągnął mnie do tego zakonu, była jego taka tajemniczość. To, że nikt w mojej rodzinie, ani wśród moich znajomych nie wiedział o jego istnieniu. Kolejną taką rzeczą była jego długowieczność, piękno tradycji, jaką niósł ze sobą przez te wszystkie wieki, bo jest to jeden z najstarszych zakonów kleryckich w całym Kościele Zachodnim. Potem zaczęły odsłaniać się kolejne karty. Piękno liturgii, namaszczenie, z jakim kapłani sprawują święte czynności, przejęcie, z jakim odmawiany jest codziennie brewiarz, ale także z drugiej strony pewne ciepło, rodzinna atmosfera, która niejako wylewa się z każdej naszej placówki, w każdym naszym domu, pewna gościnność. Całe to dobro, które doświadczyłem i które widziałem, wszystkie te dobre relacje, które zauważyłem pomiędzy poszczególnymi
współbraćmi sprawiły, że właśnie w tym zakonie chcę służyć Bogu i ludziom. Mam na imię Krzysztof, jestem klerykiem pierwszego roku z zakonie kanoników regularnych lateranskich. Od dziecka znam kanoników regularnych lateranskich. Pochodzę z parafii, którą prowadzą księża kanonicy. Mam w rodzinie księży, którzy są z zakonu kanoników. Pociąga mnie w tym zakonie otwartość, rodzinna atmosfera, piękno liturgii, które mogłem widzieć i widzę w trakcie mszy świętej, różnego rodzaju nabożeństw. Pragnę w tym zakonie służyć Panu Bogu i ludziom. Lateranckich. Czekaj, muszę to wejść do przerwy. Ja muszę się zastanawiać, co dalej mam mówić. Ja na razie tylko swoje imię znam. Żyli. Miał tego nie zrobić. Co oni robili tam? Siedzieli, pisali książki może. Modlili się swój. Odwagi.